Gdybyś miała swoje koleżanki, znane koleżanki, obdarować kolekcją nową Born to Be, to co byś komu dała? Myślę, że tak konkretnie komu? Na przykład Marcelinie Zawadzkiej dałabym na przykład te kozaczki, które mam na sobie, ponieważ ona ma wybitnie piękne i długie nogi, więc myślę, żeby wyeksponowało jej linię. Czyli gdybyś mogła opisać, jakie one są? One są tak srebrne, są na ładnej szpileczce i są z czubkiem, więc pięknie też jakby wydłużają nogę i eksponują piękną linię, a ona naprawdę ma te nogi po prostu wybitne. Myślę, że na przykład Wiktoria Gąsiewska by fajnie wyglądała w takim futerku, bo ona ma taką delikatną urodę, a futerka jej pasują, bo wtedy ona od razu nabiera takiego charakteru. A taką osobą według mnie jest wewnątrz, a często jej buzia, która jest bardzo słodka i taka niewinna, pokazuje coś innego, a ona lubi takie charakterne rzeczy, więc myślę, że takie futerko jej od razu by dodało jej animuszu. Na przykład Ewie Chodakowskiej podarowałabym... matko, ona ma wszystko piękne i zgrabne, więc nie wiem. Na przykład krótki top, a do tego na przykład długą spódnicę, taką jesienną. Chociaż nie, to bez sensu. Wiem. Ewie Chodakowskiej bym podarowała na przykład takie rurki są białe, bardzo fajne. Ona ma piękne nogi, bardzo, bardzo szczupłe, ale też umięśnione, więc to fajnie wygląda. I do tego bardziej sportowe buty na jesień. I tutaj jest bardzo dużo fajnych takich sportowych butów właśnie z Born to Be, bo ona jest jednak taka sportowa, ale do tego bym dała krótkie futerko, które właśnie eksponuje trochę jej fajne kształty, brzuszek, sześciopak i tak dalej, ale jednak kobieco, bo ona taka jest, więc lubi kobieco-sportowe stylizacje. I to można właśnie uzyskać tutaj, korzystając z tej kolekcji, ponieważ jest dużo takich mieszanek sportowo-stylowo-kobiecych rzeczy.